Powiedz, jakie nastawienie przed Mistrzostwami Świata w Pruszkowie? Pozytywne. Jestem bardzo bojowo nastawiona, szczególnie, że to będzie u nas, w mojej miejscowości praktycznie, gdzie mieszkam od urodzenia. Mam nadzieję, że będzie dużo znajomych i to jeszcze doda siły na każdym starcie. Siły czy też presji troszkę? Presja na pewno będzie, bo wiadomo, każdy start jest gdzieś z tyłu głowy, jest presja, ale myślę, że to będzie ta dobra presja. Sama sobie trochę tą presję wytworzyłaś, bo robiłaś ostatnio tak dobre wyniki, że teraz wszyscy się spodziewają, że no co, medal tu na tym podium staniesz podczas Mistrzostw Świata. Chciałabym, to by było jedno spełnione marzenie z wielu, ale no zdaję sobie z tego sprawę, że wszystkie dziewczyny będą tak świetnie przygotowane na te Mistrzostwa Świata, że będzie ciężko, aczkolwiek sport jest loterią i wszystko może się zdarzyć. Kogo się najbardziej obawiasz? Z kim trzeba będzie stoczyć najtrudniejszy bój? Każdy bój będzie trudny. Mówię, wszystkie rywalki będą świetnie przygotowane. Myślę, że w czołówce będzie Australia, Rosja czy też Niemcy. Przygotowania, żadnych problemów, żadnych, nie wiem, ze zdrowiem, nic? Wszystko szło tak, jak sobie zaplanowałaś? Byłam podziemiona jakieś 1,5 tygodnia temu, aczkolwiek udało mi się wyzdrowieć i jestem, siły wracają, także jestem pozytywnie nastawiona. Czyli wszystko ok, bojowe nastawienie, pozytywne, wierzysz w medal i chcesz przed swoją publicznością pokazać się z jak najlepszej strony. Tak, oczywiście, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie po naszej myśli. Zapraszam wszystkich mieszkańców Pruszkowa oraz wszystkich znajomych na przyjście i kibicowanie całej reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym. To będzie niezapomniana okazja zobaczyć i poznać wszystkich kolarzy, najlepszych kolarzy z całego świata.